Dzień dobry. Mamy czwartek, wybiła godzina 18, a to oznacza, że czas na czwarty odcinek programu Klata Plecy Barki. Klata plecy barki, klata plecy barki, klata plecy barki, od tego są ciężarki. Klata plecy barki, klata plecy barki, klata plecy barki, od tego są... Dla wszystkich chcących chwilę wyjaśnienia, nie było mnie przez dwa tygodnie poprzednie. Dlaczego? Dlatego, że moje odcinki, które nakręciłem, były tak beznadziejne, że stwierdziłem, że mniej mi wstyd nie wrzucić niczego, niż wrzucić to, co zrobiłem. Natomiast chciałbym dzisiaj się poprawić, chciałbym zdać krótki raport, a właściwie powiedzieć błędy, które robiłem i ustrzec Was przed nimi. Także zabieramy się do roboty. W całym budowaniu tkanki mięśniowej najważniejsze jest to, żeby dostarczyć budulec. W odpowiednich momentach, można by powiedzieć, interwałach. Więc tutaj zapraszam do filmiku pod spodem poprzedniego. Po pierwsze, pijcie wodę. Ponieważ wasza gospodarka wodno-elektrolitowa najczęściej jest zachwiana, musicie to uzupełnić. W jakiej ilości? Ano minimalnie 30 ml wody na każdy kilogram masy ciała. W moim przypadku zaokrąglimy to 80 kg, więc 2400 ml wody dziennie. 2,5 litra. Nie wykracza to poza moje zdolności, poza twoje również nie. Po drugie, nie możemy być głodni. Nie wyobrażam sobie, żeby ktokolwiek z nas, chcący rozbudować swoją tkankę mięśniową, chodził głodny. Jeżeli masz potrzebę jeść co 2 godziny, jedz co 2 godziny. Miej zawsze jedzenie przy sobie, bądź na to przez cały czas przygotowany. I nie ma, że boli. Nie ma, że masz spotkanie w pracy. Nie ma, że coś ci wypadło. Nie możesz chodzić głodny. Po trzecie, to jest taka rada dla ludzi, którzy mają, tak jak ja, lubią jeść bardzo powoli i czasami, zanim skończą jeść, już są najedzeni. Słuchaj, jeśli masz zjeść owsiankę i memłać ją przez 15 minut i po 10 minucie już brzuch ci pęcznieje, to ją sobie zmiksuj. Wypij ją jednym duszkiem. Uwierz mi, dostarczysz tyle samo kalorii, co jedząc ją powoli. Natomiast ta zupa mleczna szybciej przeleci przez twój organizm. Będziesz szybciej głodny. Zastosuj ten trik, polecam. Kolejna sprawa to stymulanty. Kawa, energetyki, odżywki przedtreningowe. Fakt, na krótką metę, jednorazową, na jeden trening jest to w porządku, ale jeśli pijesz 5 kaw dziennie, albo 3 energetyki, bo jesteś zmęczony, bo masz dużo pracy, to nie działa. Dlaczego? Ponieważ w wyniku dostarczania do swojego organizmu tych stymulantów w twoim ciele wydziela się kortyzol, a kortyzol bardzo mocno ogranicza zdolności metaboliczne. Więc jeżeli chcesz budować masę mięśniową, ogranicz wszelkiej maści stymulanty. Kolejna rzecz, ostatnia już, to zbilansowana dieta. Pomijając w tym momencie całą kwestię suplementacji, której jestem zwolennikiem, pamiętajcie o odpowiednich proporcjach i o tym, że waszą masę mięśniową budują przede wszystkim węglowodany. Więc nie skupiajcie się tylko na białeczku, tylko stosujcie się do zasady mniej więcej 60% węglowodanów, 30% białka, 10% tłuszczów. Jak to się wiąże ze zdrowym żywieniem? Ano bez problemu. Przygotowałem sobie 3 rzeczy, tak dla przykładu, 3 pierwsze rzeczy, które znalazłem w szafce i pokażę wam, jak one wyglądają. Ryż, makaron i ciecierzyca. Ryż brązowy, naturalny. Już czytam wartość energetyczną. W jednej grebce ryżu znajduje się 73,4 g węglowodanów. Dużo, co? Makaron kukurydziany, gluten free. W 100 gramach, a porcja takiego makaronu to około 125 gram, znajduje się 79 gram węglowodanów, do tego jeszcze 5,5 gram białka. Na sam koniec ciecierzyca, potężne źródło białka, w porcji 100 gramowej jest 19 gram białka, 45 gram węglowodanów i 6,2 grama tłuszczów. Ciecierzyca, fantastyczna sprawa, polecam. Główny składnik humusu, można sobie z tego robić coś, zupę a la fasolka po bretońsku.
fakt, że w gotowaniu ucieka trochę składników odżywczych, natomiast no niestety cieciorki nie zjemy inaczej jak w gotowanej, chyba że chcemy sobie połamać zęby. I to by było na tyle. Pamiętajcie o zasadach, które wam powiedziałem, ustrzegajcie się tych błędów, które ja popełniłem i trzymajcie się cały czas w dążeniu do celu. Cały czas mam nadzieję, że dołączacie do mojego wyzwania. Ja przez kilka ostatnich tygodni nie mogłem ćwiczyć ze względu na kontuzję swojego uda. Dziękuję bardzo publicznie Krzyśkowi, który fizjoterapeucie, który mnie z tego wyciągnął, wyratował. Dziękuję Krzysiek. Trzymam za was kciuki. Widzimy się za tydzień. Cześć. Jeśli nie jesteś ciepłą kruchą i nie boisz się wysiłku fizycznego, to mam dla ciebie krótkie wyzwanie. Swoją prawą albo lewą dłonią, używając touchpada albo myszki, kliknij czerwony przycisk subskrybuj, a drugą ręką możesz dać łapkę w górę.